elegancji się na nim jeździ, bo tutaj jest zupełnie inna ergonomia niż w europejskich rowerach. Europejskie rowery mają pedały w osi sztycy siodełka. Tutaj jest bardzo przesunięte do przodu i przez to przesunięcie uzyskuje się parę rzeczy. Najważniejsza to to, że siedzi pan niżej, więc środek ciężkości całej konstrukcji jest niżej. To już jest bezpiecznie, na pewno. Pedałuje pan do przodu, co jest wbrew pozorom wygodniejsze niż pedałowanie do dołu, tak jak my na europejskich rowerach pedałujemy. Dojeżdża pan do skrzyżowania, zdejmuje pan nogi z pedałów i stawia pan obie nogi na ziemi. I trzyma, siedzi pan na siedzonku i trzyma pan rower. Jest najbezpieczniejsze rozwiązanie do startu na światłach w mieście, tak? Taka hybryda pomiędzy rowerem leżącym a normalnym, tak? Nie, niekoniecznie. Natomiast jak pan siedzi nisko i ma pan wysoko kierownicę, to jeszcze do tego oddycha pan dobrze. Bo na tamtym rowerze tak pan siedzi, tak? Więc uciska pan przyponę, płuca są troszeczkę skrępowane. I do tego, tam żeby zobaczyć co się dzieje z przodu, to pan cały czas musi podnosić głowę, tak? Co się dzieje. A tutaj cały czas pan patrzy. Więc oni stawiają na bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest absolutnie numer jeden. Ta ergonomia powoduje, że jest pan też mniej zmęczony, bo pan może mieć siłę, ale jak pan jest niedotleniony, no to kaplica, tak? Maszyna siada. Natomiast oni mają, zawsze na pierwszym miejscu u nich jest bezpieczeństwo. Nieważne co robią, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Czasami są dziwne rozwiązania, ale też one są stosowane po to, żeby było bezpiecznie. I trzeba im wierzyć. Ja nie jestem jakimś wybitnym specem od tego, ale ludzie, którzy instruowali nas i opowiadali historię tych designów, tego wszystkiego, oni mówią, że dla nich jest najważniejsze, żeby rower był bezpieczny. Gdyby ten rower nie był bezpieczny, stwarzał jakiekolwiek zagrożenie w stosunku do innych rowerów, no to w Stanach za takie historie to trzeba płacić miliardy. Zgadza się. Więc oni mają na początku bezpiecznie, później wygodnie, później design, tak, no żeby poza tym... Tu jest napis Elektra. Jeśli to nie jest imię greckie, to jest to nawet Elektra, elektryczne? To jest greckie imię, ale to nie jest elektryczny rower. No właśnie, miałem wątpliwość, dlatego zapytałem. Bo nie widzę akumulatora. Elektrycznie spawany. Tak, to na pewno. To na pewno. Poczekamy jeszcze na Jocastę na przykład i parę innych jeszcze takich. Ale rower jest naprawdę świetny i powiem panu, że tak jak dla facetów, no to jest... Gość, który kupił pierwszy taki rower, przyjechał do nas po miesiącu, żeby tam po miesiącu trzeba do nas przyjechać, żebyśmy zobaczyli, czy wszystko jest ok, przesmarowali, bo Elektra ma mocne wymagania. Rower musi być po złożeniu przejechany, więc technik jedzie, mamy plac do jeżdżenia, technik robi parę kółek, żeby zobaczyć, czy się wszystko dobrze ułożyło, czy nic nie skrzypi, nie piszczy. Rower jest przetestowany, dlatego nasze opony są brudne, ale nie dlatego, że my jesteśmy niechlujni, tylko po prostu jak pan przyjeżdża i pan mówi mogę, to mówimy proszę bardzo, wynosimy panu rower, pan robi sobie 3, 4, 5 kółek, pan mówi no, a może ten, proszę bardzo, niech pan przejedzie. To jest towar do używania, nie do wstawienia do gabloty, tak? Nawet jak pan kupi idealnie nowego i tak zaraz będzie pan jechał. A my jak nie wiemy, czy on jest dobrze złożony, no to ten ma 3, ale jest również wersja 7-biegowa. Wszystko chowane w tym niepiaście, ponieważ oni wychodzą z założenia, że jeździmy po mieście również, więc jak jest ciasno i nas dociśnie tam samochód trochę do krawężnika, to te wiszące przerzutki dosyć często ulegają jakimś tam uszkodzeniom. No i niepotrzebne koszty i nerwy, tak? No jak pan jest 10 km od domu i musi pan prowadzić rower, no to jest takie sobie. I to oni przeważnie chowają przerzutki w piasku. Niemcy ostatnio też, jak zauważyłem, po Aldi na przykład. Tak, ze wszystkich rowerów tylko jeden ma tradycyjną przerzutkę. Ile kosztuje? Ten egzemplarz kosztuje 3,690. A ten drugi? Wiemy już po każdym piachu i po każdym śniegu można przejechać. 3,450. Jakie to tak, zdecydowanie, jest? Ale no i to jest rower dla takiego... Klasowy? Tak, i to jest rower, który... No nawet jeżeli by pan miał, nie wiem, jeszcze 10 cm więcej i 40 kg wagi więcej, no to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Ja myślę, że takie opony wszystko wytrzymały. Wczoraj się przymierzał do tego roweru facet 1,96 m, 130 kg. Wow.
i mówi, że po prostu on nie jeździ na rowerze, dlatego że taki zwykły rower jak kupuje, to dwa razy dziennie musiałby być w serwisie. No bo on mówi, ja siadam na rower i po prostu jakakolwiek nierówność już się łamie koło na przykład. Nie to, że znam zwichruje czy coś, po prostu pęka i koniec. I tu obecnie też są aluminiowe. Tak, siadł na ten rower i mówi, tak, to jest rower dla takich facetów jak ja. Ale nie ma się co dziwić, Amerykanie to nie są ułomki, to są potężni ludzie, naprawdę. Ile waży? Tak około 16? 15? Dwa. Ile waży? Ile waży panie podanie pod rower? 15 kg i 20 kg. Tak obstawiałem, 15-16. Musi być taki drogi? Tak, ale możemy sprzedać go jeszcze drożej i wtedy będzie pan dłużej nas pamiętał. Gratulacje.